Dostajesz wypłatę pod stołem? Twój szef spóźnia się z wypłatą. Dziś opowiemy Ci o tym, co możesz zrobić w takiej sytuacji. I ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jest ze mną Beniamin, cześć. Jak często wypłaca się wynagrodzenie? Wynagrodzenie wypłaca się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie ustalonym w regulaminie pracy jako termin wypłaty wynagrodzenia, jednak nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym. Czyli mogę dostać też wypłatę po tygodniu pracy? Możesz, przepisy tego nie zabraniają, regulują minimalną częstotliwość wypłaty wynagrodzenia jako raz w miesiącu, ale jeśli Twój pracodawca będzie chciał Ci wypłacać tygodniówki lub dwutygodniówki, oczywiście może to zrobić. Czyli mogę też codziennie dostawać wypłatę? Możesz, ale myślę, że to byłaby operacja dość skomplikowana, biorąc pod uwagę nasz system prawno-podatkowy. W jakiej formie powinno się płacić wynagrodzenie? Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia jest przelew na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. Pracownik może jednak poprosić o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówkowej, wtedy pracodawca jest zobowiązany zorganizować miejsce, czas i sposób na wypłatę takiego wynagrodzenia w formie gotówkowej. Okej, a czy można pozbawić pracownika prawa do wynagrodzenia? Nie. Jeśli pracownik sumiennie, rzetelnie wykonuje swoją pracę, to pracodawca nie może pozbawić go prawa do wynagrodzenia. Nawet kwestie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, takich na przykład jak różnego rodzaju zajęcia egzekucyjne, alimentacyjne, zasady ich potrącania są uregulowane ściśle w przepisach prawa pracy. Jak ustalić wynagrodzenie? Od czego zależy jego wysokość? Wynagrodzenie pracownika powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej przez niego pracy. Powinno być też uzależnione od kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania pracy oraz powinno odpowiadać jakości oraz ilości wykonanej pracy. Tak naprawdę pod punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia pracownika jest wartościowanie pracy. Każdy świadomy pracodawca powinien dokonać takiej procedury wartościowania pracy i ustalenia stawek wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w jego firmie. Czy można różnie wynagradzać taką samą pracę? Nie, absolutnie nie. Za pracę jednakowej jakości, ilości pracownicy powinni otrzymywać jednakowe wynagrodzenie. Jeżeli pracodawca różnicuje wynagrodzenie pracowników na takich samych stanowiskach, wykonujących identyczne zadania i czynności, to w tej sytuacji dyskryminuje pracowników, którym płaci mniej i z tego tytułu czekają na niego określone sankcje. Dobra, a jak wykazać to, że jestem dyskryminowany w pracy, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia? No jeśli poweźmiesz informację o tym, że Twój kolega, koleżanka zatrudniony na równorzędnym stanowisku, wykonujący dokładnie taką samą pracę, otrzymuje inne wynagrodzenie, no to w pierwszej kolejności powinieneś się z tym zwrócić do pracodawcy. Jeżeli taka rozmowa z pracodawcą nic nie da, możesz poprosić o pomoc inspekcję pracy, która może skontrolować, czy pracodawca nie stosuje kryteriów dyskryminujących pracowników, ustalając im różnorakie wynagrodzenia na tych samych stanowiskach. Ale tu chciałam podkreślić również jedną bardzo ważną rzecz, że czasem może się zdarzyć tak, że pracownicy pracują na równorzędnych stanowiskach, ale ich wynagrodzenie może być zróżnicowane i to nie będzie dyskryminujące wtedy, gdy ten pracownik, który zarabia więcej, na przykład wykonuje swoją pracę szybciej, sprawniej, wydajniej, ma jakieś dodatkowe kompetencje, umiejętności i przez to wykonuje trudniejsze zadania. Czyli co do zasady, pracownicy, którzy wykonują jednakową pracę o jednakowej wartości, powinni mieć równe wynagrodzenie. Ale to nie oznacza, że jeśli pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach, które jednakowo się nazywają, wykonują jednakową pracę. Tutaj należy już bardziej szczegółowo wejść w zakresy ich obowiązków oraz odpowiedzialności. Jeśli pracodawca stosuje kryteria dyskryminujące, to oczywiście może z tego tytułu ponieść określone sankcje. Aktualnie w Parlamencie Europejskim trwają prace dotyczące równości i jawności wynagrodzeń. Myślę, że to będzie bardzo duży przełom, jeśli chodzi o wynagrodzenie pracowników, szczególnie w naszym kraju, bo w małych firmach zasady wynagradzania pracowników oraz sposób ustalania wynagrodzenia pozostawiają jeszcze bardzo dużo do życzenia. Ale co to znaczy, że pozostawiają dużo do życzenia? Co jest z nimi nie tak? No, to znaczy, że pracodawcy, szczególnie w takich mniejszych firmach, firmach rodzinnych, bardzo często podchodzą do wynagradzania pracowników uznaniowo, czyli nie biorą pod uwagę rodzaju, jakości, ilości wykonywanej pracy czy efektywności, tylko po prostu wynagradzają pracowników w zależności od swojego uznania i upodobania. No dobra, czyli wypłata musi być wypłacana co najmniej raz w miesiącu i najpóźniej do 10 dnia miesiąca.
Ale co jeśli tak nie jest? Jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, no to oczywiście możesz rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Możesz również zgłosić do inspekcji pracy naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. No a w konsekwencji, jeśli nie będziesz otrzymywał tego wynagrodzenia przez dłuższy czas, możesz również zgłosić się z roszczeniem do sądu pracy. Słyszałem ostatnio o takiej sytuacji, że niektórzy pracodawcy część wynagrodzenia wypłacają przelewem, a część w kopercie. Czemu tak robią? No to jest tak zwana szara strefa. Często, czy też czasem zdarza się tak, że pracodawcy, aby uniknąć bardzo wysokich kosztów pracy, część wynagrodzenia pracownika wypłacają mu przelewem na rachunek bankowy i to jest ta część wynagrodzenia, która jest oskładkowana i ozusowana, a część wynagrodzenia przekazują pracownikowi pod stołem w kopercie, ale to jest absolutnie niedopuszczalne i takie praktyki są prawem zabronione. Czyli to się po prostu opłaca, tak jest taniej. Powiedziałabym, że przede wszystkim jest to nieuczciwe i niezgodne z przepisami prawa. Poza tym musisz pamiętać, że jeżeli otrzymujesz część swojego wynagrodzenia w tak zwanej kopercie, czy też pod stołem, to ta część wynagrodzenia nie podlega opodatkowaniu, czyli tak naprawdę naruszamy tutaj przepisy podatkowe i narażamy się na odpowiedzialność karno-skarbową. Do tego również nie opłaca się składek ZUS od tej części wynagrodzenia, a to znaczy, że Twój kapitał do emerytury nie jest z tej części wynagrodzenia odkładany, a do tego jeśli zachorujesz, to otrzymasz wynagrodzenie tylko z tej minimalnej części, która jest oskładkowana. To całkiem niebezpieczna praktyka. A co zrobić, jeśli już dostawałem część wynagrodzenia w kopercie, ale się rozmyśliłem, a pracodawca nie zamierza zmienić tego stanu rzeczy. Czyli do najuczciwszych nie należy? No można tak powiedzieć. Jeżeli Twój pracodawca nie należy do najuczciwszych, to przede wszystkim zacznij od rozmowy z nim, postaw jasno swoje granice, bądź asertywny w tej sytuacji, a jeżeli to do pracodawcy nie przemówi, zawiadom o tym inspekcję pracy. Ona jest jedynym właściwym organem, który może zająć się takim nieuczciwym pracodawcą. Beniamin, to czego się dzisiaj dowiedziałeś? Że wynagrodzenie muszę otrzymywać najrzadziej raz w miesiącu. Powinno być wysyłane przelewem na mój rachunek bankowy, chyba że chcę w gotówce. Tak jest. O tym, że pracodawca musi stosować obiektywne kryteria przy wyznaczaniu wysokości wynagrodzenia oraz, że nie można mi odebrać prawa do wynagrodzenia, jest ono niezbywalne. Jeśli mój pracodawca jest nieuczciwy, to mogę go zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Tak jest, możesz poprosić o interwencję Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli dzisiejszy odcinek był dla Ciebie interesujący, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Zostaw łapkę w górę. A jeżeli masz pomysł na kolejne odcinki, koniecznie umieść je w komentarzu. Do zobaczenia.